wieloznaczne słowo dzisnąć, co znaczy? Chyba poprawnie powiedziałam. Aha, dzisnąć. No, coś zrobić nieodpowiedniego, może tak bym to powiedziała. Ale jeżeli dzisnął, źle coś powiedzieć nieodpowiedniego, albo kojarzy mi się to z wiatrami, mówiąc chyba puścić wiatr, chyba tak to jest w języku medycznym chyba też, ale jeżeli dzisnął, to chyba taki jest też lokalny, chyba to tak z tym kojarzę. A dzisnąć to można też ładnie przetłumaczyć, puścić wiatr, głośno puścić wiatr, bo cicho puścić wiatr to nie znam tego słowa po śląsku. A wydaje się, że to słowo jest wieloznaczne. Ano, tak, z tym, że konkretne słowo, konkretne znaczenie dzisnąć, to jest to, jakie przed chwilą powiedziałem. Natomiast dzisnąć, czyli upaść, no to już jest porównanie, to jest przyrównanie. To po prostu ktoś sobie wymyślił, że można by to słowo przyrównać z tym upadkiem. To już... Dzisnąć Ozola. Zdarzyło się panu? No, to jest dzisnąć Ozola. Dzisnąć to się spierdnąć.